Witam Was w 14 odcinku z gry In Verbis Virtus. Zaczynamy w innym miejscu niż ostatnio skończyliśmy, bo podczas montowania zauważyłem, że ominąłem jeden szczegół. O, tutaj jest taki magiczny coś. Pewnie na to mogę Ektolumen poświecić. Ogólnie nie za bardzo mam pomysł, co innego mogę zrobić, no więc spróbuję tej opcji, a jeśli nic mi to nie da, no to pójdę, wrócę się tutaj z tej sali, tam poszukam rozwiązania. Jeśli dalej mi nie będzie szło, to po prostu w internecie poszukam. Ektoluman. Co zrobiło? A, otworzyło tą kratkę którąś, tak. Dobra, zobaczmy, co jest tam na dole w takim razie. No tam ma telefon. Lumential. Czym na tu? A, dobra, tu jest jakiś przełącznik, tu jest jeszcze jeden, tu też jeszcze jeden. Jeszcze jeden. A, cztery przełączniki. Co one mogą robić? Ja nie mam pojęcia, prawdę mówiąc. Jestem ciekawy, czy to włącza coś na czas, czy to jest na stałe. A tu Agni. Tu Agni. A tu Agni. A tu Agni. A tu Agni. Udano tam, to nie zauważyłem wcześniej, że tu jest coś takiego. Tylko tam jest coś dziwnego. Nie są wszystkie? Tjalda. Tjal, uda. Kurczę, czyli... Lumentjal. Jest gdzieś jeszcze jeden przycisk, którego ja nie widzę. Jeszcze raz spróbuję. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Uda? No tam. No nie. Te symbole są takie same, tak? To nie ma żadnego znaczenia, chyba nie. Chyba, że na górze. I tu jest taki neon, możliwe, że mam wzdłuż tego neonu, jeśli muszę to w jakiejś kolejności włączyć. Na temat Lopun. Dobra, ścieżka prowadzi tędy chyba. Czy nie? Czy prawie nic nie mam pojęcia? Nie, ścieżka prowadzi jakoś tak. Nie, no, ale tutaj nie widzę, żeby jakieś znaczenie gdzieś było. W jakiej kolejności mam to zapalić? Czyli albo tutaj najpierw trzeba w jakiejś kolejności zapalić, albo chyba, że te dwa też trzeba. Albo ten. No albo nie widzę po prostu tutaj jakichś przycisków i muszę je znaleźć gdzieś. W sumie nie wiem do tej pory, bo tam ta góra, bo tam na górze nic nie widziałem. Chyba, że tam właśnie jest jakiś przycisk. Muszę sprawdzić, a to zaraz. A tu Agnie. Atul Agni. Ła! Teraz umrę sobie tutaj. Atul Agni. Lumentjal. Właśnie na co coś jest? Jak tu nie ma nic więcej. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Wszystkie? No wszystkie. Uda? No tam. Nie o to chodzi. Albo chodzi o kolejność, albo to mało przycisku. Teraz zgaduję, że to jednak do przycisku chodzi. No tam, a tu Lopun. A, Lumential. 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 Znaczy, tak chciałem zobaczyć, czegoś tutaj nie ma ukrytego, ale chyba nie. A tu, no tu ma to Lopun. A tu mam, a tu Lopun. Dobra, ta góra po coś musi być. Ja tam weszłem, wszedłem na tą górę, ale... Dam, to mi nic nie dało. A szczególnie ta strona, bo z tej strony to naprawdę nic kompletnie nie widzę. I Bonekto. No, tam nie wejdę, bo tam jest... I Bonekto. Te wiatraki są zbyt chaotyczne. A tu lagnie. Uda, no tam.
Aha. Już teraz mogę tam wejść. Na temat Lopun. Kelda. Jeśli to podziała. Ogólnie dopóki to się pali, mam dwie opcje. Albo spróbować teraz tam po prostu wysadzić te przyciski, albo zobaczyć, czy z przypadkiem ten promień tam na górze nie zrobi się niebieski, póki jest ta elektryka włączona. A prawdę mówiąc wątpię. Więc na temat Lopun. Instrumental. Tutaj tak ciemno. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Udano tam. Nie. Z drugiej strony. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Udano tam. Też nie. Ja zobaczę w dzienniku, czy to przypadkiem jakiejś podpowiedzi nie ma. Na temat tego fragmentu planetarium. Nie, tutaj nie będzie nic. To było już co poprzedniego rozdziału. O chwila, bo tu. Aha, i tu było jeszcze. Chwila. Aha. Nie, nie ma jeszcze nic chyba takiego. Kurde. Znowu tknąłem, nie wiem co. Na temat Lopun. Dobra, co, w takim razie spróbujmy pójść na górę. Na temat Lopun. Na temat Lopun. Żebym sobie nie spadł. Na temat Lopun. Jestem. To jest dąb. Dobra. Wiesz, że nie mogłem zabić. Pojawił się drugi ten potwór, nie? Nie. Kelda. Kel uda. Kelda. Aha, bo ja wyłączyłem teraz tamto. No dobra, to i tak jest fioletowe. Nie, czyli ja zgaduję, że to jest po prostu po to, żeby mógł się na górę dostać. Na temat Lopun. A tu Agni. Uda? No tam. Aha, a to działa jednorazowo. Dziwnie. No tam, a to Lopun. Na temat Lopun. Mam nadzieję, że sobie nie umrę. Na temat Lopun. A tam, a to Lopun. Dobra, czy tu nie ma gdzieś jakiejś podpowiedzi? Ja pamiętam, że coś tu kiedyś kombinowałem, myślałem, że są przyciski. Ale to nie były przyciski. Może to na suficie coś jest napisane. Na temat Lopun. Lumentiał. No nie widzę żadnych podpowiedzi na suficie. Ale wątpię, żeby to o kolejność chodziło. Te znaczki wszędzie są takie same, nie? One są podobne, ja nie widzę różnicy. Nie no, takie same są. Na temat Lopun. Może w takim razie pozwólcie. W takim razie ja poszukam sam rozwiązania, żeby was nie męczyć, bo naprawdę nie mam pojęcia, co ja mogę tu zrobić jeszcze. I jeśli znajdę coś, to do was wrócę. No jeśli nie znajdę, to też wrócę, ale możliwe, że trochę później. No więc dajcie mi chwilkę. Dobra, prawdę mówiąc nie mam pojęcia, jak, skąd to się wzięło. Więc po prostu poszukałem poradnika w internecie, ale jednak po prostu w tej kolejności odpalałem te klawisze. Na temat Lopun. Je trzeba odpalić w takiej kolejności. Atul Agni.
Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Uda, no tam. Nie mam problemu z jakich, skąd to się wzięło, ta kolejność. Ej, źle. Atul Agni. Atul Agni. Nie. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Udano tam. O, bez jaj, ale źle? Albo ja czegoś nie rozumiem. Albo... Zajrzę jeszcze raz do tego poradnika. Dajcie mi chwilkę. Dobra, wybaczcie za błąd. Jednak mi się coś pomyliło. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. I swoją drogą chyba wiem już skąd można to wziąć, swoją tą kombinację. Udano tam. Pialuda. 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 Aha. To jest kulka lodu. Wiem, ją trzeba było chyba obikaną. Tą kulkę. Oj, przepraszam. Tą kulkę. Obikaną. Obikaną. Tą kulkę chyba trzeba było wykorzystać w tym lodowym pomieszczeniu. No tam atlopun. No tam atl obi. Normalnie. No tam atlopun. Obikaną. Obikaną. Mi się wydaje, że ta kulka jest coraz mniejsza. Tą kulką coś trzeba było tutaj chyba zrobić, jeśli ja dobrze pamiętam. Czy ta kulka mi się nie rozpuści zaraz? Wydaje mi się, że tu nie powinna. Coś wygląda jakby się topiła. No, ona maleje. O, tu była podpowiedź. No jak widzieliście, zacząłem od tego przycisku, potem poszłem na ten, potem na tamten, a potem na ostatni. I tak, to właśnie była podpowiedź i... chwila, bo ja pamiętam, że tą kulkę trzeba podpalić, a tu Agni. To, że na cały czas maleja. I trzeba było ją donieść tam na górę. W suficie były dziury, z tego co pamiętam. Czyli to ogólnie było na czas. Tak, na zdecydowanie, ale tak nie. Tutaj była jedna dziura. Tu była jedna dziura, tu. O, chwila, bo to... Nie pamiętam jak to się sprawdzało, czy którą drogą można przejść. Bo tutaj nie każda droga prowadzi do tego miejsca. Większość z tego co pamiętam jest zablokowana. Temat lopun. Ja tu nie mogę zajrzeć chyba. Szkoda. To by dużo ułatwiło. No tam atul opun. No tam atul opun. No tam atul opun. Może czego ta gra nie rozumie czasami? Nawet atul. Dużo nie daje, prawdę mówiąc. Dobra, tutaj z tego co widzę, niektóre ściany są takie przymrożone, a niektóre nie są. Właśnie nie wiem, czy ja tymi nieprzymrożonymi ścianami przypadkiem mam nie iść. Z tego co widzę, to tu. Tutaj, 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 tutaj. Długa ta droga jest. Przygotuję, że tędy mam zacząć. A nie, tu jest zamrożone. Czekaj, najpierw sprawdzę tą teorię, bo to mi już znikła ta kulka, nie, znikła, dobra.
Planowałem iść w takim razie. O Jezu, ja tam za każdym razem na dół muszę chyba schodzić. Irytujące. Ja nie mogę ten tutaj wyciągnąć, nie? Nie. Na temat lopon. Na temat lopon. Dajcie mi tą kulkę lodową. Kialda. Jak to lumen? Boże, jak to lumen. Obi kanu. Obi kanu. A, bo tutaj w ogóle się... A nie, nie otworzyło się tam. Myślałem, że się otworzyło. Nieważne. Dobra, lecimy z tą kulką szybko. Najgorsze jest to, że... Unobi. Na temat lopun. Atom opun. Na temat lopun. Na temat lopun. Obi kanu. Najgorsze jest to, że ja nie wiem... Czy ja zdeklinuję tą kulkę, czy ją zgubię, czy po prostu mi się roztopię. Zapewniam, że tu dużo czasu spędziłem. Atul Agni. Obikano. Jeśli nie uda się tego zrobić dzisiaj, na temat lopun. Obikano. Atul Agni. Obikano. Ekto na met. Na met ekto. Dobra. Widzę ją. Dobra, i przeszłem tędy. Tędy. Nie przejdę. Tędy. Też nie przejdę. Ale tutaj nie jest nawet ekto. Tutaj nie jest zamrożone przecież. Nic czemu nie przejdę. Nie no, rzeczywiście widzę, że tam jest ściana. Tutaj gdzieś przejdę. Nie przejdę. Czyli to ogólnie jest chyba ślepa uliczka, bo... Nie widzę tutaj żadnej możliwości przejścia. Chyba, że mam iść tym... Nie, bo tym... Nie no, tędy się nie da, bo to jest ślepa uliczka. Trzeba zrobić samą kulkę. Czy to prowadzenie tej kulki będzie po prostu tragedia? Na temat lobun. Najbardziej irytujące jest prowadzenie w ten sposób tutaj. Kolda. Obikano. A, szybko. Trzeba biec. Moje nowe mosto. Obikano. Oponobi. Namet ekto. Namet atul. Namet atul. Namet atul. Namet atul. Obikano. Oponobi. Atul agni. Obikano. Dobra. Ładne kombo padło teraz. W takim razie próbujemy tędy. Jestem prawie pewny, że w tym rogu trzeba było zacząć. Namet ekto. Idziemy. Dobra. Blokada. Namet ekto. Tędy przejdziemy. Tędy przeszliśmy. Tędy też. Tutaj nie przejdziemy. Namet ekto. Tędy też nie. Tędy też widzę, że nie przejdziemy. Kulka jeszcze tam jest? Chyba, ja tak teraz myślę, czy tutaj przypadkiem nie było drogi. No właśnie. Czy to przypadkiem nie pokazywało drogi, ale chyba nie. Chociaż nie. Ej, to możliwe, że to pokazywało drogę. Dobra. Tu w ogóle coś jest. Nie zauważyłem tego wcześniej. Da się to jakoś odczytać? A, F? Lumentiao. Dobra, nie wiem. Spróbujmy przejść tą ścieżką po prostu. Zapomniałem, że to było takie coś. Ale mi się wydaje, że z tym było coś nie tak. Bo gdyby to chodziło o tą ścieżkę, to ja bym kiedyś na to spokojnie wpadł na temat lopun. A pamiętam, że tam bardzo długo siedziałem. Na tej sali. Kialda. Obikanu. 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 Nie wiem, gdzie on w Obikanu słyszy Atul Agni, nawet nie ma podobnego dźwięku. No i z tego, że litery. Obikanu. Że długo stoła się mi rozgadza. Oponobi. Atul Agni. Amet Atul. Amet Atul. Amet Atul. Obikanu. Właśnie. Ibon Ekto. Może ja mogę wyrazić tą kulkę. Obikanu. No, nie roztapia się chyba teraz. Dobra. Namet Ekto.
Spróbujmy w takim razie zęby. Nie, nie zęby. Zęby. Chwila, ja będę po prostu już tą ścieżką. Czyli moja postać tam cały czas trzyma rękę, tak? Dobrze rozumiem. Boże, moja postać jakoś dziwko idzie, bo nie stanęła. Idzie? Idzie kulka. O, dobra, chwila. Ja tak chcę, żebym miał dobrą perspektywę. To musi być centralnie nade mną. Dobra. Aha, no, ta za tyłu. Bo to ta strzałka, to chodzenie nie działa dokładnie tak, jak ja to widzę. O Boże, zgubiłem się, gdzie mam iść? Tutaj. Kurde, to mi zamarza, znaczy odmarza. Nie dobrze. Ja, czy ja się nie cofam teraz? Boże, w którą stronę miałem iść? Się pokupiłem już. Może to jest labirynt, a ta kulka mi się rozpuściła już. Już chyba wiem, czemu ja tak długo siedziałem. Udano tam. O nie! No nie. Jak to duma? Drugą... Nie wiem za bardzo, jak to ma pomóc, ale dobra. Dobra, przynajmniej wiem, jak to przejść. Dobra, no to... Tym razem myślę, że powinno się udać. Wreszcie. Tylko nie mam pojęcia, do czego ta kostka jest niepotrzebna. Wydaje mi się, że ona umie zmienić kolor, a ten niebieski. Obi na metatulu. Na metatulu. Ale nie mam pojęcia, prawda, nie wiem, czy ona zmienia ten kolor niebieski, czy co ona robi. Działda. Atul Agnie. Obi Kano. Obi Kano. Obi Kano. No, tak. W każdym nie śmieci, by rozświetlało to przy okazji. Obi Opun. Opun Obi. Namet Atul. Obi Kano. Dobra. Szybko, 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 szybko. Może naprawdę jest mało czasu. Bardziej, że widzieliście, już byłem przy tym, nie zdążyłem wysadzić po prostu. Namet Ekto. Teraz muszę stanąć tak, żebym miał tą kulkę nad sobą. Dobra. Gdzie to jest? To jest tutaj. No to idziemy. Boże. Jest kulka? Jest. Dobra. Wiem, że wy to widzicie, jakbym szedł jak pijany, ale jak trzymam środkowy przycisk myszki, to po prostu mogę obracać kamerą. A moja postać trzyma dalej rękę tam, gdzie trzymała, nie? Ale przez to sterowanie jest dość dziwne, bo ja nie o... Boże, gdzie... Opun Obi. Uda? No tam. Udało się. Lol. Ale nie, dziwię się, bo ja pamiętam, że tu kiedyś naprawdę dużo czasu spędziłem. Obi Kano. Dobra, w takim razie... A tu ładne jest, wygląda jak galaktyka. Jakby to jest galaktyka. Czy jak ja to postawię tutaj, to mi zmieni kolor na niebieski? Opunowi. Ecto Lumen. Na razie to nie zmienia kolor na żaden. A może zaraz się rozmyśli. Dobra. Może fioletowy jakoś inaczej będzie działał, nie mam pojęcia, tylko czy to jest nad tym. No, chyba jest. Dobra. Trzeba wrócić na górę. No tam Atlopun. No tam Atlopun. No tam Atlopun. Nie wiem, czy to jest przepisowa droga, ale nie będzie. Tjauda. O, działa chyba. Co to zrobiło? To na zawsze już tak zostanie? Nie, nie na zawsze. Wydaje się, że tam otworzyło drzwi, ale nie jestem pewny, ani chcę przypadkiem sobie głupio umrzeć. Bardziej, że nie zapisałem. Tjauda. Na temat Lopun. Na temat Lopun. Tak, tam od mnie otworzyło drzwi. Po prostu drzwi nic mnie tu nie zaatakowało.
Dobra, samo po mnie przyleci. Się wystraszyłem, że muszę skakać. Kopyty z rzutem jakiegoś potwora nie było. Dobra, save. Proszę save'a. Save'a mi dajcie. O, jest save. Tak. Dobra. Czy ja jestem tu, gdzie był ten boss? Nie, nie jest tam miejsce chyba. Skapuję, że tam nawet śmierć. Jaga mi daje. A, myślałem, że mogę się w tym wyznaczyć. Automat Lopun. Co tam jest? O. A, to jest chyba jakaś tajna historia do achievementów. Dobra, to ja to wszystko odpuszczę. Automat Lopun. Automat Lopun. Teraz ja przyszedłem, nie? Tak. I bon ekta. Jezus Maria. Chwila, muszę oddech złapać. Nie spodziewałem się tego, nie pamiętam tego kompletnie. Obi Kenu. Opon Obi. Matam Atlopun. Aha. Czyli ja zgaduję, że to, że mam mało hapsa, nic nie znaczy, bo że tam się po prostu stresowałem, dlatego tak na chwilę musiałem spauzować. Bo się wystraszyłem mocno, bo kompletnie tego nie pamiętam tego momentu. W sumie nie pamiętam go, prawdę mówiąc. Mi się wydaje, że dla hapsa nie powinno starczyć, bo ja tam chyba nie mam gdzie stracić hapsa. Jeśli mnie dopadnie, to zginę po prostu. Dobra. Ja sobie już otworzę te drzwi. Obikano. Kurde, nie da się, zabezpieczyli się. Obikano. Dobra, Oponobi. Na temat lokum. Gialda. Obikano. I bon ecto. I bon ecto. Jest tam potwór, nie? Obikano. Bonobi. Bon Ecto. Tam nawet Atulamusza i sobie muszę drzwi otworzyć tak na górę. Nie wiem co zrobić. Sobie muszę się chyba drzwi otworzyć. Obi Kano. Obi Kano. Obi Kano. Na temat Lopun. Na temat Lopun. Na temat Lopun. Wkurzyłem się. Teraz, tak konkretnie. Czemu te zaklęcia nie działają? Z której strony Ibonek to jest podobne do notem Atulopun? To nawet nie jest podobna długość. Obikano. Obikano. Opun Obi. Ibon Ekto. Ibon Ekto. Dobra, chuj. Na temat Lopun. Hilda. I bon ecto. Dobra, niech ja się zbliżę trochę do tego. Żeby trochę przymrozić. Obi Kenu. Opon Obi. I bon ecto. Dobra. Ja się go zacząłem spowalniać. Bo im dalej ja się oddalam od niego, tym mniej go spowalniam, ale mi się wydaje, że jeśli on do mnie podejdzie, ja użyję tego i bon ecto w odpowiednim momencie, to i tak na temat Lopun. On potem nie ma szans mnie gonić. Obi Kenu. Opon Obi. Bon Ecto. Na temat Lopun. Na temat Lopun. Kurwa. Czemu nie używasz tego pieprzonego teleportu? Już drugi raz zdechłem przez to, że on nie odpalił teleportu. Będę się denerwował. To jest bardziej irytujące niż Super Meat Boy, bo w Super Meat Boy przynajmniej wiem co robię źle, a w sumie tutaj robię wszystko dobrze, tylko gra tego nie wyłapuje. Obi Kano. Opun Obi. Dobra, szybko. Dobra, puśćcie mnie. Na temat Lopun. Nie ma czasu na oglądanie się dla siebie. Gialda. Gialda. Bon Ecto.
No, leć szybciej. Albo nie. Obi kanon. Opun obi. Iwon ekto. Serio, nie miałem kompletnie pojęcia, że drugi raz się z tym walczy. A mogłem się spodziewać, gdy zobaczę drugi raz tą samą tą. A tam Apun Opun. Może ta muzyka. O, obi kanon. Opun obi. No tam Apun Opun. Iwon ekto. Nie mam pojęcia, co ja mam tu zrobić, a tam jest coś dzikiego przede mną. Mam nadzieję, że tam mogę, bo to zrobić też nie działa nawet. Muszę już lądować. Tam się gdzieś, nawet Atul. Co będziesz tam tak stał? Mogę się zabić czy coś? Bo ja nie mogę tam nie przejść. O, dobra, chyba mogę. A tu Agni. No. Aktywuj się. Ja mam nadzieję, że on nie przejdzie przez to. Uda, no tam. Nie weź tego tam wysali. Ja mam nadzieję, że nie trzeba jakiegoś zaklęcia, którego jeszcze nie mam. Dobra. Atul Agni. Uda. No tam. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Atul Agni. Nie mam szczerze pojęcia, co mogę coś jeszcze zrobić. Bo tu nie ma chyba nigdzie przycisku, którego ja nie widzę, nie? Możliwe, tam jest. Ja się boję, że jak go zwolnię wtedy. Udano tam. Dobra, to nic nie robi. Pialda. O Jezus Maria. Z czego zginiecie? Matka. Ej, tylko zabij mnie. Jezu. A to było creepy trochę. O, czyli mamy kolejną orbitkę, z tego co widzę. Czwartą, Kjolda. Nie, piątą. Nie, czwartą. Dobra. Jezu. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tak, czwartą. Tu coś jest jeszcze? Dla nie. Dobra, ja mam nadzieję, że ja z tym mogę jakoś bezpiecznie wyjść, bez umierania. O! O, to do tego był ten portal, który tu widziałam. Boże, teraz te studnie będą mnie przyprawiały o wszystko. Dobra, więc mi się wydaje, że będę tutaj kończył odcinek. Podolę do save'a, wydaje mi się, że tutaj powinien być. A tu ma Lopun. Dobrze, mi się wydaje. Także dziękuję wam za obejrzenie. Jeśli film wam się podobał, to... Jeśli film wam się podobał, to zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco. Po więcej filmów zapraszam na mój kanał. No i trzymaj się i cześć.